Jaki mamy ten problem z ludźmi, którzy nas nie wspierają albo ściągają w dół, z tak zwanymi toksycznymi osobami. Gadzi umysł. Za zadanie genialne chronić. Myjemy zęby, odpisujemy na maile, ubieramy dziecko lewą nogą, a czwartą nogą wyprowadzamy psa na podwórko. Przede wszystkim w Polsce, że mamy wrodzone i widzimy wszystko na czarno. Mnie pytał, jak mogę ci służyć. Ja wtedy odpowiadam, nie jesteś moim sługą, więc nie zadawaj mi takiego pytania. Służymy sobie i służymy innym. Mhm. O, tak, ha, ale mądry. Jedną z niewielu książek, jaką możemy polecić. Bo... Każdy na coś czeka. Czekamy w kolejce, czekamy w urzędach, czekamy do dentysty, czekamy na rodziny dziecka, czekamy na jakąś imprezę i tak dalej, na święta. My ciągle na coś czekamy. Słuchajcie, bo niecierpliwość to jest jedna z takich największych bolączek dzisiaj w społeczeństwie. Każdy na coś czeka. Czekamy w kolejce, czekamy w urzędach, czekamy do dentysty, czekamy na urodziny, czekamy na rodziny dziecka, czekamy na jakąś imprezę i tak dalej, na święta. My ciągle na coś czekamy, więc ta niecierpliwość jest dosyć silna, a jeżeli wy nie czujecie tej niecierpliwości i macie taką zgodę, że jest jak jest, no to zrobiliście milowy krok. Magda dzisiaj chciała porozmawiać o priorytetach. Mhm. Dzisiaj miałam taką myśl, bo gdzieś tam każdy z nas ma jakieś cele, prawda? Każdy z nas ma pragnienia i chce realizować różne rzeczy dla siebie. I to jest tak, kochani, słuchajcie. Czasami też słyszę na przykład, że o, ta książka mi rozwiąże jakiś problem, ten kurs spełni wszystkie moje marzenia, to miejsce czy ci ludzie pomogą mi osiągnąć to czy tamto. Oczywiście wiecie, że to jest droga na całe życie. Prawda? Bo to jest tak, wchodzimy w jedno miejsce i nagle widzimy kolejną przestrzeń dla siebie, gdzie możemy się jeszcze głębiej rozwijać, bo ten pierwszy krok odkrył nam takie przestrzenie i widzimy, że można wejść jeszcze dalej. To trochę jak się wchodzi w las. Oczywiście my nie wchodzimy w ten las intelektualnie, tylko wchodzimy z taką intencją doświadczania lasu, więc to jest początek każdej przygody. Wy te początki mieliście już jakiś czas temu, już dawno temu u niektórych, więc będziecie się rozwijać jeszcze bardziej, jeszcze więcej. Wracam do głównego wątku, bo nie bez znaczenia to mówię. Ja podczas dzisiejszej medytacji tak sobie wysyłam intencje w sprawie jakiejś konkretnej i tak sobie myślę, ja marzę o tej rzeczy już od paru lat. Nigdy nie zdecydowałam się wejść w proces manifestacji, to tak stwierdziłam, że jak do mnie przyjdzie, to przyjdzie i tyle. Jakby nie starałam się nalegać na to, ale też nie było jakiejś potrzeby, żeby to szybko pojawiło się w moim życiu. Ja stwierdziłam, że może być nawet i za 10 lat, i za 15, nie ma to znaczenia, ale lubię o tym myśleć, więc znowu sobie o niej pomyślałam i nagle przyszło do mnie takie natchnienie. W sumie się przecież wszystkie rzeczy materialne, no akurat to była rzecz materialna, wszystkie rzeczy materialne nie są potrzebne mi w ogóle. I od razu zadałam sobie pytanie, a co jest mi potrzebne w tym momencie? I przyszła do mnie odpowiedź, relacje, piękne relacje, żebym rozwijała swoje relacje, żebym się skupiła na swoich najbliższych. I już po medytacji, rzeczywiście tak otwierając oczy, tak się budzą, tak sobie myślę, to jest najważniejsza rzecz na świecie, u każdego. Tak często słyszę od niektórych, też tutaj w grupie, ale nie tylko, jak mamy ten problem z ludźmi, którzy nas nie wspierają, albo ściągają w dół, z tak zwanymi toksycznymi osobami. Nie? Te osoby nie są toksyczne, tylko my nie umiemy sobie stworzyć z tymi osobami relacji. Oczywiście nie chodzi o to, że mamy z każdym mieć doskonałe stosunki i biegać po mieście i po prostu zaprzyjaźniać się z każdym, nie o to chodzi. Ale dopóki nie nauczymy się akceptować w tych ludziach, którzy dzisiaj są dla nas najtrudniejsi, tak, do życia, nie nauczymy się akceptować wszystkiego, to nigdy nie będziemy szczęśliwi nigdzie indziej. Bo relacje to jest coś, co jest nam najbardziej potrzebne do życia. Możemy żyć sami w jaskini, ale wiecie, że jesteśmy istotami połączonymi. Wiecie, że jak przyjemnie jest na przykład, kiedy spotykacie się z kimś, kogo kochacie, kogo lubicie, jaki macie zastrzyk energii, nie? Albo jak idziecie na warsztaty i fruwacie, bo są tam ludzie, którzy myślą tak samo, którzy mają wysoką świadomość
i doładowują się nawzajem. Ja tak myślałam, kurczę, no mogę wszystko sama robić i mogę osiągnąć każdą rzecz, ale bez tych relacji, dopóki nie będę szczęśliwa absolutnie w każdej relacji, jaką mam w swoim życiu, to nie będę nigdy czerpać takiej radości z tych przedmiotów, z tych doświadczeń czy z podróży, jaką mogłabym czerpać, mając tych wszystkich ludzi przy sobie, ze sobą, tak? Oni już są, ale te relacje mogą być jeszcze lepsze, jeszcze lepsze. Stwierdziłam, że to właściwie jest jedyna rzecz. My często mówimy o priorytetach w liczbie mnogiej, a przecież priorytet to jest tylko jedna rzecz. Jedna. Priorytet. Pierwsza, jedyna. A my zawsze mamy listę priorytetów, prawda? I tak nas uczą. Zrób sobie listę priorytetów. Praca, pieniądze, zdrowie, rodzina. Nie można mieć tego wszystkiego jako priorytet. Można z czasem mieć wszędzie równowagę w każdym tym obszarze, ale warto chyba wybrać sobie jedno miejsce i zrobić z tego takie arcydzieło. Jak zrobimy z tego arcydzieło, to wszystkie inne już też możemy podciągać do tego samego stanu. Więc ja wybrałam sobie dzisiaj mój priorytet i na tym będę się skupiać. Stwierdziłam, że nic innego nie jest ważne właściwie. Taki miałam pomysł. To oczywiście przyszło do mnie. Tak myślałam, że podzielę się z tym z wami, bo wiem, ile każdy z was ma do zrobienia, ile każdy z was ma na głowie. I my tak często robimy. Ja wczoraj sama sobie robiłam listę rzeczy do zrobienia na niedzielę i wyszła mi taka długa. I tak patrzę i mówię, i nie wiem, która jest moim priorytetem. A dzisiaj zrobiłam tę medytację, już wiedziałam, co jest moim priorytetem. I tylko na tym się skupiłam. I było mi łatwiej. Sama reszta się zrobiła po prostu. To jest najlepsze. Nie ma pobocznych priorytetów. Priorytet to jest jedyna rzecz. Najważniejsza i jedyna. Wszystko inne jest dodatkiem, nie? Z samej definicji tego słowa to wynika. A my często po prostu tych priorytetów sobie wrzucamy. Kilka, nie? Zdrowie, relacje i praca. Sami wiecie, że to tak nie działa. Prawda? Że tych trzech nie jesteśmy w stanie ogarnąć naraz. Więc moja wskazówka dla was, wybierzcie tylko jedno i zróbcie z tego mistrzostwo. Cokolwiek to jest, ale zróbcie z tego mistrzostwo. Tak, żeby się czuć doskonale. Jak wybieracie pracę, to wiecie, że tam macie mnóstwo rzeczy, nie? Pod tą pracą, bo i pracujecie z ludźmi, chyba że pracujecie sami gdzieś w zamknięci w jaskini, to może, ale macie i relacje z ludźmi, i macie relacje z pieniądzem, i macie przekonania dotyczące swojej kariery i pewności siebie i tak dalej, więc praca to jest taki wielki zbiór. Także też przypatrzcie się temu, który element tej pracy ma być takim arcydziełem, nie? To jeszcze wracając do tych priorytetów i multipriorytetów, to jest tak jak z wielozadaniowością. Oczywiście wszechświat, tak samo jak wasz organizm, jest wielozadaniowcem. Robi pierdyliard, nie, to jest brzydkie słowo, robi miliard, miliardy rzeczy naraz. To nie jest tak, że organizm musi się zastanawiać, czy będzie szedł, czy oddychał, tak? Robi jedno i drugie naraz. I twój umysł też jest w stanie to robić, ale żeby umiał to robić, nie szkodząc tobie ani innym naokoło, musi się tego nauczyć. Więc najłatwiej jest wejść w to, co się nazywa tu i teraz, w skupieniu na jednej rzeczy, na ciszy, i wtedy dzieje się coś takiego magicznego, bo jak my wchodzimy w to tu i teraz, to te inne zadania, które wcześniej byłyby na naszej liście, one się same organizują. Rozmawiałam z moją siostrą w ten weekend, pozdrawiam cię serdecznie, i rozmawiałyśmy o tym, bo ona mi bardzo dużo pomaga, jeżeli chodzi o organizację tutaj różnych rzeczy, czy warsztatów, czy spotkań. I ona mówi, coś tam siedzimy i ja mówię, no i tutaj mi się to zrobiło, a moja siostra, ej, ja to robiłam. Ja mówię, no właśnie, wszechświat mi ciebie zorganizował, żeby to się samo zadziało, żebym nie musiała o tym myśleć. Nie tylko moja siostra, ale też inne rzeczy nam się układają po prostu. Więc im częściej wchodzimy w tu i teraz, jesteśmy w tej ciszy i poznajemy siebie, to pojawiają się w naszej przestrzeni ludzie, którzy są w stanie dla nas zrobić pewne rzeczy. I to jest zupełnie naturalne. To jest ten ekosystem. Także jest popyt i jest podaż. Ja coś potrzebuję, a ktoś jest gotowy to zrobić. Prawda? Więc naturalnie w ten sposób wszechświat organizuje tę wielozadaniowość.
Ja raczej odradzam, żeby robić na przykład, tutaj wiecie, myjemy zęby, odpisujemy na maile, ubieramy dziecko lewą nogą, a czwartą nogą wyprowadzamy psa na podwórko, żeby tego nie robić, bo wtedy nie mamy tej ciszy. Ale jak wejdziemy w ciszę, to wtedy różne zadania i różne zaspokojenia potrzeb u wielu osób dzieją się natychmiast. I często to jest tak, że podając przykład, że ty coś robisz, skupiasz się na jednym zadaniu, obok siedzi osoba, której powinieneś poświęcić czas, ale na przykład ta osoba nagle zaczyna się realizować w inny sposób i czuje się zajęta, doceniona i zaspokojona, mimo że ty nie zwracasz na nią uwagi. Więc masz już jakby dwa zadania zrobione w tym samym czasie. Masz obrobione maile i zaspokojoną koleżankę, tak? Ktoś inny na przykład coś ci przywozi, po co sam czy sama miałabyś jechać. Więc w ten sposób się robi multitasking we wszechświecie, że nagle wszystko to, co wcześniej było na twojej liście do zrobienia, jest organizowane w twojej przestrzeni, przez ciebie albo przez innych ludzi. Ja polecam zawsze skupić się na sobie, na tej ciszy. To jest niezwykłe w ogóle, jak to działa, bo w momencie, kiedy właśnie sobie pewne rzeczy, kiedy przestaniemy się spinać i pewne rzeczy sobie odpuścimy i pozwolimy tym rzeczom, żeby zaczęły się dziać, to właśnie one się same dzieją i czasami dzieją się wręcz w jakiś śmieszny sposób, taki, że ty wiesz, że to się właśnie zmanifestowało, ale zmanifestowało się w taki sposób, że nie wierzysz, że to mogło się tak wydarzyć, więc na przykład się śmiejesz z tego, ja tak mam często. I ogólnie tak, kiedy jest się w takiej energii i w takim przyzwoleniu i też w takiej otwartości, bo pamiętajcie, energia to jest przepływ, żeby coś dopuścić do siebie, albo żeby coś dopuścić do siebie, to musimy być otwarci, te bariery musimy mieć opuszczone. Nie możemy się bać wszystkiego, bo lęk to jest stawianie barier. Często się tak dzieje, że to jest umysł. Umysł ma nas, za zadanie ma nas chronić. On nie jest stworzony do tego, żeby kreować piękne rzeczy. Umysł, to jak wam już nieraz mówiliśmy o tym, ale przypomnimy, bo na pewno nie wszyscy pamiętacie. Umysł nie jest od tego, żeby cokolwiek kreować. Umysł niczego nie kreuje, bo można pomyśleć, przecież myślę i mam, i to widzę, ale to nie jest z umysłu. Umysł niczego nie wytwarza, umysł odbiera tylko. Umysł odbiera to, co już się wydarzyło, czyli coś się wydarzyło, oczy widzą, przetwarzają tutaj przez ten nasz procesor i mamy obraz, widzimy obraz, ale ten obraz już był wcześniej, czyli najpierw jest obraz, a potem dopiero odbiór, czyli umysł jest tylko i wyłącznie odbiornikiem. Serce jest nadajnikiem, to pole serca tutaj jest tym wielkim nadajnikiem. Więc umysł ma za zadanie genialne chronić, aczkolwiek nasz gadzi, tak zwany gadzi umysł. I my dajemy mu zbyt dużą swobodę i przez to, że jego głównym tym zadaniem jest ta ochrona, to często boimy się różnych rzeczy podjąć i mówimy, no zrobiłabym to, ale nie mam na przykład czasu, nie mam na przykład pieniędzy, nie mam na przykład odwagi, bo co, jeżeli to zrobię, a to się nie uda i tak dalej, i tak dalej. Tysiąc mamy od razu koncepcji, tysiąc koncepcji mamy na tego typu rzeczy, co się może wydarzyć. To czarnowictwo, nie wiem, czy tylko w Polsce, ale to często jest tak przytaczane, że przede wszystkim w Polsce być może tak jest, że mamy wrodzone i widzimy wszystko na czarno. Na pewno mnie na pewno teraz widzicie na czarno, a to nie to. Suchar. Dobrze, nie na szaro. Ale mamy tendencję do widzenia rzeczy, przekoloryzowania, ale w tą taką czarną stronę, czyli jak mamy nawet szansę 50/50, że się uda, to mówimy, o to jak jest 50/50, to na pewno się nie uda, to na pewno się to nie wydarzy. No jak na cokolwiek, pamiętajcie, jeżeli powiecie jedno słowo chociaż, że nie umiem, nie da się, nie potrafię, nie wiem, to jest... Nie mogę. Nie mogę, to o, najlepsze jest nie mogę. Jak mówicie nie mogę, to w tym momencie jest koniec. Jak nie mogę, to nie mogę. I jest pozamiatane.
Nic nie jesteście w stanie więcej zrobić. Bo jak utwierdzacie się w przekonaniu, że nie możecie, to wszechświat wam tylko może to potwierdzić, bo wszechświat zawsze wam potwierdza, z przyjemnością wam potwierdza to, co czujecie, bo to, co widzicie, jest jedynie odzwierciedleniem tego, co tu wysyłacie. To nie jest tak, że widzicie i odbieracie i wtedy macie. Najpierw wysyłacie, znaczy najpierw czujecie, wysyłacie i następuje odbiór tak zwanej rzeczywistości. No i dlatego jest, jak jest. Dlatego jak jest, aczkolwiek będziemy to zmieniać. Agatka napisała jeszcze o słowie muszę, że to już jej się wtedy nic nie chce. No właśnie, jak muszę, nie? Takie, to słowo jest takie obarczone po prostu. Generalnie wszystkie słowa są fajne, ale pewne są obarczone taką spuścizną, że... Taka ciężka energia. Że lepiej po prostu z tych słów zrezygnować, nie? Bo łatwiej jest żyć obok nich, a nie razem z nimi. Dokładnie. Jeszcze wracając do weekendu, bo to coś, jakieś pytanie się pojawiło wcześniej, ale nie wiem, czy je teraz znajdę na nic, może później. To ja bym chciała tutaj nawiązać. Bo Żanetka, to na przywiąż w takim razie. Żanetka napisała, że tak jak Neville mówi, że wszyscy ludzie są naszymi servants, tak? Czyli sługami. Tak, ludzie są naszymi sługami, ale tak samo my jesteśmy sługami innych, bo my też istniejemy w rzeczywistości istot różnych. Jeżeli sobie posłuchacie, jeżeli uważnie słuchacie, posłuchacie osób, które są bardzo rozwinięte w swojej świadomości, bez względu na zawód, jaki wykonują. To mogą być biznesmeni, to mogą być etatowi pracownicy, nawet w urzędach, ktokolwiek. Bez względu na to właśnie, jak duża jest ich skala wpływu na innych ludzi, ale ci o wysokiej świadomości często mówią, jak mogę ci służyć. Mnie kiedyś to słowo, to zdanie bardzo drażniło, tak sobie, jak jeszcze moje ego było takie potężne, to za każdym razem, gdy w mojej pracy etatowej ktoś mnie pytał, jak mogę ci służyć, ja wtedy odpowiadałam, nie jesteś moim sługą, więc nie mów do mnie takiego pytania, nie zadawaj mi takiego pytania. A teraz coraz częściej sama zadaję to pytanie, jak mogę ci służyć. Właśnie na tym polega życie, że my służymy innym i służymy sobie. W takim bardzo dobrym sensie tego słowa. Nie chodzi o bycie wykorzystywanym albo wysługiwanie się kimś. Nie chodzi o służbę. Tak, tylko... Usługiwanie komukolwiek. Tak, tylko chodzi o taką świadomość, że jesteśmy właśnie tutaj po to, żeby być zaangażowanym w czyjeś życie i odgrywać pewne role. I to stąd jest to słowo. Jak mogę ci służyć? Oczywiście, jeżeli chodzi o historię tego słowa czy zdania, no to wiadomo, że wywodziło się z tego, że mamy sługę i pana. Tak? Piękny koncept. Ale patrząc na to energetycznie, my wszyscy wiemy, że jesteśmy ze sobą połączeni, że odgrywamy bardzo ważne role w swoim życiu. I jesteśmy nauczycielami, inni są naszymi nauczycielami i w ten sposób właśnie sobie służymy, czyli pomagamy. Więc poobserwujcie niektórych mądrych ludzi. Często zadawają właśnie to pytanie, jak mogę ci służyć. Bardzo ciekawe. Użyłaś wspólnika i, tylko nie wiem pod jakimi, pomiędzy jakimi wyrazami przed chwilą. Co to było? To jest dobry spójnik, to jest najlepszy spójnik. Był spójnik i, ale było, łączyło dwa wyrazy. Pamiętasz? Sługa i pan? Nie to. No nic, wy może zobaczymy, kto uważał. No dobrze. Nieważne. Bo miałem kontynuację z tym, że służymy sobie i służymy innym. Mhm. O, tak, ale mądry. Służymy sobie i służymy innym. Ja bym powiedział, służąc innym, służysz sobie. Bo pamiętajcie, koniec końców, że ci tak zwani inni to są tylko i wyłącznie nasze emanacje, które mają na celu nam w większości przypadków coś pokazać. Szczególnie ci, z którymi mamy na tak zwanym pieńku, albo które nam zaszli w jakiś sposób za skórę. Tutaj jeszcze zaraz taki zrobię pauzę. Wrócę do dwóch pytań, bo pytał się kolega, czy polecamy książkę Potęga Teraźniejszości. Jedną z niewielu książek, jaką możemy polecić, bo ja w sumie niewiele czytałem, ale Eckharta Tolle znam, nie czytałem,
Ale Eckharta Tolle mogę polecić, bo mniej więcej znam koncept tej książki, gdzieś tam parę stron przewartowałem. Eckhart jest dobry, tak. Eckharta polecamy z czystym sercem, nie z brudnym, tylko z czystym. Bardzo wysoka wibracja. No, to jest taki, tak, to jest top. To jest top.